Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Pepco. Zaczynamy od produktów na walentynki. Niektóre z nich już pokazywałam, ale na przykład jeszcze nie widziałam takich bukiecików ze sztucznych róż w cenie 8 zł. Tutaj macie 4 takie kwiatki dostępne. W tym sklepie były w kolorze czerwonym i białym. Najgorzej wyglądają. Dalej świece w takich ceramicznych opakowaniach. Ta świeca w kolorze różowym w cenie 15 zł. No i tutaj jeszcze jest w kolorze czerwonym. I również jest to ta sama cena. Kolejna świeca różowa z takimi ustami w cenie 12 zł. Następna świeca już szklana, zapakowana w taki kartonik. I tutaj jest cena 10 zł. Poniżej już te takie dość znane ze sklepu Pepco świece w cenie 20 zł. No i co my tu jeszcze mamy? Koc. Muszę przyznać, że jest bardzo ładny, mięciutki. Tutaj, jeżeli chodzi o cenę, też 35 zł za koc o rozmiarze 1,50 na 2. Uważam, że bardzo atrakcyjna cena. Dalej poduszka zwykła, taka z aksamitu w cenie 20 zł. Też całkiem fajna cena. I tutaj taka jakby dekoracyjne produkty w cenie 5 zł. Balony też w tej samej cenie 5 zł. Następnie plastikowe pojemniki. Tutaj pojemność 0,8 litra. To już jest taki grubszy plastik. Pojemnik w cenie 15 zł. No i tutaj jeszcze był drugi rozmiar. Trochę większy pojemnik, 1,3 litra. I tutaj jego cena jest troszeczkę wyższa, 17 zł. I tutaj jeszcze zauważyłam takie zestawy pojemników plastikowych. To już takie bardziej dla dzieci, taki różowy kotek. Tutaj macie 4 pojemniki plastikowe w cenie 8 zł. No i oprócz tego kotka jest jeszcze taki tygrysek, też 4 plastiki, dalej silikonowe słomki, 4 sztuki za 8 zł, to jest zestaw plastikowych sztućców w cenie 5 zł za 12 sztuk. Następnie jeszcze Wam tutaj pokażę takie jakby łapacze snów, tak to chyba mogę nazwać te dekoracje. Ona jest tutaj w cenie 25 zł. Uważam, że bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj takie bardzo puchate są kuleczki. Zaraz Wam je pokażę z bliska, jak to wygląda. Tutaj mi złapie ostrość aparat. No i w ten sposób to wygląda. Bardzo miłe, przyjemne. No i jeszcze przypomnę te lustro w stylu boho. Tutaj akurat jest całe powieszone. W cenie 50 zł. Bardzo dużo sznurków. To lustro też się wiesza właśnie na taki sznurek. Uważam, że dość estetycznie jest to wykonane. Jeżeli chodzi o sztuczne roślinki, to jeszcze przypomnę tutaj takie zestawy. Foremki tych osłonek są w kształcie właśnie różnych zwierząt. Tu była taka lama, hipopotam. I tam jeszcze wcześniej był nosorożec. Jeszcze przypomnę cenę 10 zł. Kolejne nowości, osłonki bardzo duże, bardzo ciężkie. Całkiem fajne, mi się przynajmniej podobają. Cena 17 zł. I tutaj troszeczkę mniejsza w cenie 17 zł. I obok jeszcze pokażę te, bo nie kojarzę, czy już kiedyś pokazywałam, czy nie. Ale to tak w formie przypomnienia w cenie 20 zł. Dodatkowo jeszcze był taki wazon różowy, ceramiczny,
bardzo ładny, w cenie 20 zł. I obok tego wazonu jeszcze kolejna taka osłonka, której też nie widziałam jeszcze. Taka szkliwiona, świecąca. Jej cena 35 zł. I tutaj dalej nowości, takie kwietniki metalowe w cenie 25 zł. I tutaj były wsadzone podwójne te tak jakby doniczki. Nie wiem w sumie dlaczego, ale były dwie sztuki w takim zestawie. Następnie takie ozdoby, jakby to mogła nazwać, do powieszenia, jakieś takie haczyki. Taka ozdoba wykonana z metalu. Średni rozmiar. I tutaj z nowości zegar w cenie 30 zł. Bardzo ładnie on wygląda na żywo. Mnie się on bardzo podobał. I idziemy dalej, zestaw olejków zapachowych. Tutaj macie różne rodzaje, możecie sobie zatrzymać i przeczytać dokładnie. To jest 6 sztuk i taki zestaw kosztuje 15 zł. Tutaj kolejna nowość, jeżeli chodzi o osłonki. To na samej górze już pokazywałam, ale akurat w tym sklepie były takie w formie konewki. Cena 25 zł. Złotych. To jest średni rozmiar tej osłonki. Dość ciężkie były. No i tutaj jak widzicie też mają dziurki porobione, tak więc też ta osłonka może służyć faktycznie jako konewka. I tutaj powyżej kolejne osłonki. Też średni rozmiar. I jej cena jest to kwota 20 zł. Jeżeli chodzi o sztuczne kwiaty, to były dostępne takie jakby tulipany w cenie 15 zł. Tutaj w tym sklepie akurat były w kolorze różowym. Dość mała jest ta ozdoba. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to warte tych 15 zł. Następnie miska szklana, średni rozmiar. Takich misek też jeszcze nie widziałam w żadnym sklepie. W cenie 8 zł, tak więc uważam, że też spoko cena, jak za taką miskę. Na dziale łazienkowym pojemnik na płatki kosmetyczne, plastikowe, w cenie 8 zł. I tutaj jeszcze na dziale kuchennym było takie jakby silikonowe sitko w cenie 15 zł. Do końca nie wiem, jak to się umieszcza na garnku. To ma taki średni rozmiar. Tutaj po boku ma takie klamerki. To są takie klamerki. Domyślam się, że te klamerki się przyczepia jakoś do garnka. No i wylewa się wodę. Tutaj jeszcze przypominam lampę w cenie 110 zł. Już wcześniej ją pokazywałam. No i tutaj taka półeczka z drzewa bambusowego do samodzielnego złożenia w cenie 30 zł. No i tak mniej więcej ona ma wyglądać po złożeniu. Mam nadzieję, że w miarę widzicie. I tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o nowości, były takie słoiki z miarką szklane. Średni rozmiar, widzicie, 300 ml tutaj jest pojemności. I cena za taki słoik jest to kwota 5 zł, czyli uważam, że całkiem ok cena. Tutaj były dostępne również takie organizery plastikowe. Cena czegoś takiego 10 zł. No i w tym sklepie były w kolorze tym właśnie szarym i tutaj w kolorze białym. Dodatkowo jeszcze muszę polecić takie żabki w cenie 3 zł. Bardzo fajna rzecz, w kuchni na pewno się przyda. I tutaj jeszcze zauważyłam nowe lampy. To są takie lampy ścienne, ich wcześniej nie widziałam w żadnym sklepie. W cenie 35 zł. Jeśli montuję tak jakby kinkiet,
średni rozmiar, mogłabym nawet powiedzieć, że dość mała była ta lampa. No i tak ona wygląda od środka. Te pozostałe produkty już wcześniej pokazywałam. Kto nie widział, to zapraszam do wcześniejszych przeglądów. No i teraz przejdziemy na dział odzieżowy. I tutaj było bardzo dużo koszul. Pierwsza taka koszula jakby w kolorze beżowym, w cenie 35 zł. Ta koszula miała wystające coś takiego. Nie wiem do końca, jak mam to nazwać. Takie coś czarnego. Kawałki jakby materiału. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak mam to nazwać. Tutaj lekko zaokrąglona na dole. Jeszcze pokażę Wam z tyłu. W ten sposób. No i tutaj te rękawki można sobie podwinąć i zaczepić o guzik. Zaraz tutaj zobaczycie. O, tak to mniej więcej wygląda. I idziemy dalej. Tutaj kolejna koszula tego samego typu, z tym, że już trochę jaśniejsza, w kolorze białym. I tutaj te właśnie takie kawałeczki materiału były w kolorze takim jakby kamelowym. No i również ten sam krój tej koszuli. Obok kolejna koszula, beż, w cenie 40 zł, maksymalnie do rozmiaru 46. Dość cienka była. Dwie kieszenie z przodu. No i z tyłu w ten sposób się prezentuje. Taka zwiewna, leciutka koszula, tył troszkę dłuższy. I tutaj kolejna, biała. Ona była bardzo prześwitująca, miała bardzo charakterystyczny taki materiał. Jeszcze Wam pokażę tutaj cenę, 40 zł, też maksymalnie do rozmiaru 46. No i w ten sposób prezentuje się ten materiał, tak jakby struktura waflowa. No i tutaj trzy guziki na mankiecie. No jeszcze Wam pokażę w całości. No i tył troszeczkę dłuższy, zaokrąglony. Jeszcze z nowości mogę pokazać taką zwykłą bluzkę, t-shirt w cenie 17 zł, czarny w białe serduszka. Dość gruby był ten materiał. Mogę powiedzieć, że jak na walentynki, to w sam raz bluzeczka. I tutaj jeszcze na dziale dużej dziewczynki był taki sweterek na guziki w cenie 40 zł. Muszę Wam powiedzieć, że te sweterki z tego działu dla dużej dziewczynki są całkiem duże, muszę przyznać. Ten też bardziej tak jakby w formie swetra oversize'owego. No i spójrzcie, jak on wygląda. Dość duży jest ten sweter, tak więc można się ubierać nawet i na tym dziale. Następnie zauważyłam nowe torebki. Pierwsza taka czarna, mogę powiedzieć, że rozmiar mały, w cenie 35 zł. Na pasku, który nie jest odczepiany. Zwykła taka klasyczna. Wewnątrz jedna komora i ta boczna kieszonka bez suwaka. I tutaj następna torebka, taka zamszowa, też raczej mała, 35 zł. Wewnątrz też jedna komora. Jak widzicie, też ten pasek nie jest odczepiany. Ogólnie była całkiem ok, moim zdaniem. I tutaj obok kolejna torebka. Chociaż mam wrażenie, że te torebki już kiedyś były, bo kojarzę torebki właśnie z takimi chustami. Ta ma taką rączkę i dłuższy pasek. I cena tej torebki jest to kwota 45 zł. I tutaj najnowsze torby w cenie 50 zł. Ta w kolorze czarnym. Ona jest podobna do tej najnowszej torby sportowej. Cała czarna, jest z takiego materiału dość śliskiego. Jeszcze tu Wam pokażę wewnątrz, jak ona się prezentuje. Standardowo suwak i tak jedna duża komora, tutaj taka
kieszonka i druga kieszonka na zamek. I tutaj jeszcze z boku te takie kieszenie. Tak więc to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejne. Pa, pa!